Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam na oficjalnych krzywickich obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które przypada w 105. rocznicę odrodzenia naszej ojczyzny. Dla uczczenia święta proszę o przyjęcie postawy zasadniczej. Do hymnu. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, żadną odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję bardzo, proszę spocząć. Szanowni Państwo, organizatorami dzisiejszych uroczystości są samorząd miasta i gminy Krzywiń oraz burmistrz Krzywienia pan Jacek Nowak, którego proszę o wygłoszenie okolicznościowego przemówienia. Szanowni Państwo, spotykamy się po raz kolejny na krzywińskim rynku, aby świętować 105. rocznicę odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli przez Najjaśniejszą Rzeczpospolitą. Jesteśmy tutaj, aby manifestować naszą miłość do ojczyzny, naszą wolność i demokrację. Wielokrotnie podczas dzisiejszego dnia będziemy wspominać historię naszego państwa, niejednokrotnie najtrudniejsze jej karty i wydarzenia. Będziemy myśleć i dziękować wszystkim, którzy polegli za wolną i niepodległą Polskę, za ich determinację, mądrość, poświęcenie, cierpienie i życie. Wszyscy, którzy na przestrzeni wieków walczyli o niepodległą Rzeczpospolitą, walczyli o jej byt, o jej przyszłość, o przyszłość i szczęście dla swoich bliskich, całego narodu, przyszłych pokoleń, przyszłość naszego państwa, wierząc, że nie zmarnujemy ich ofiarności, że będziemy, podobnie jak oni, nieustannie pielęgnować wolność, dbać o bezpieczeństwo, rozwój dla dobra nas wszystkich. Dlatego podejmując decyzję każdego dnia, myślmy o przyszłości naszej, naszych dzieci, wnuków, prawnuków oraz też tych, którzy będą po nich. Jako Polska mamy wspaniałą historię, często trudną, ale wszystko, co się wydarzyło od początku Rzeczpospolitej, doprowadziło nas do dnia dzisiejszego. Żyjemy w demokratycznym państwie, jesteśmy wolni, mamy niepodległość, mamy wspaniałe społeczeństwo, wspaniałymi tradycjami, które zawsze było i jest silne, zaradne, skuteczne i mądre. Jaki będzie nasz naród w przyszłości, zależy od nas. Każdego dnia, od tego, czy będziemy dbać o bezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, edukację, środowisko i wiele innych aspektów mających wpływ na nasze codzienne i przyszłe funkcjonowanie. Należy również do nich organizacja państwa i to od najwyższych do najniższych struktur władzy, gdyż od tego zależy nasza teraźniejszość i przyszłość. W tym momencie chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Wam, podziękować za udział w życiu społecznym i politycznym naszej ojczyzny, za udział w każdych wyborach, szczególnie ostatnich parlamentarnych. Wyjątkowa frekwencja przekraczająca
w naszej gminie 74%, ale również w kraju, świadczy o zaangażowaniu mieszkańców w własne sprawy, sprawy Polski i naszej demokracji. Zachęcam wszystkich Państwa do podejmowania inicjatyw i działań mających na celu teraźniejsze i przyszłe dobro nas wszystkich. Narodowe Święto Niepodległości to wyjątkowy czas radości z wolności i demokracji, a więc radujmy się, świętujmy razem, cieszmy się, uśmiechajmy się, manifestujmy naszą polskość, budujmy wspaniałą wspólnotę, miejmy własne zdanie, nie dajmy się podzielić, pomimo często różnych zdań, a nawet jeśli one się zdarzą, to spróbujmy się zrozumieć i potrafmy sobie wybaczać. Pamiętajmy, jesteśmy Polakami, jesteśmy jednością, jesteśmy narodem, a przeogromna siła i energia obecna w nas zawsze będzie stanowiła o naszej potędze. Jeszcze raz życzę radosnego, wspaniałego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Bądźmy zawsze razem, zgodni, wspaniali, cudowni i wyjątkowi, ku chwale Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech Bóg błogosławi Polskę. Dziękuję. Dziękuję panu burmistrzowi za krzepiące słowa. I zapraszam delegację do złożenia zniczy i wiązanek kwiatów pod tablicą Komendy Ochotniczej Kompanii Powstańców Wielkopolskich w Krzywiniu. Poproszę o werble. Dziękuję za oddanie hołdu bohaterom Powstania Wielkopolskiego i zapraszam na część artystyczną w wykonaniu reprezentantów krzywińskich szkół oraz orkiestry Dęby Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywiniu. Na dobry początek wysłuchamy fragmentu Pana Tadeusza w interpretacji pani Joanny Machowiak, nauczycielki z zespołu szkół w Lubiniu. Dziś dla nas w świecie nieproszonych gości, w całej przeszłości i w całej przyszłości. Jedna jest tylko kraina taka, w której jest tyle szczęścia dla Polaka, kraj lat dziecinnych. On zawsze zostanie piękny i czysty jak pierwsze kochanie, niezaburzony błędów przypomnieniem, niepokonany nadziei znudzeniem, ani zmieniony wypadków strumieniem. Gdziem rzadko płakał, a nigdy nie zgrzytał. Te kraje rad bym myślami powitał, kraje dzieciństwa, gdzie człowiek po świecie biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie. Białe i piękne, jadowite rzucił, ku pożytecznym oka nie odwrócił. Ten kraj szczęśliwy, ubogi i ciasny, jak świat jest Boży, tak on był nasz, własny, jakże tam wszystko do nas należało. Jak po nim wszystko, co nas otaczało od lipy, która koroną wspaniałą całej wsi dzieciom otaczała cienia, aż do kamienia, strumienia, jak każdy kątek ziemi był znajomy, aż po granice, po sąsiadów domy. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. A teraz wiersz Marii Konopnickiej pod tytułem Ojczyzna deklamuje
Dawid Langner, zespół szkół w Lubinie. Zapraszam. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga. Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła, w polskiej mniemowie pacierza uczyła. Ojczyzna moja, to wioski i miasta, wśród pól lechickich sadzone od piasta. To rzeki, lasy, kwietne niwy, łąki, gdzie pieśń nadziei śpiewają skowronki. Ojczyzna moja, to praojców sława, Szczerbiec chrobrego, cecorska buława. To duch rycerski, szlachetny, a męski, to nasze wielkie zwycięstwa i klęski. Ojczyzna moja, to te ciche pola, które od wieków zdeptała niewola. To te kurhany, te smętne mogiły, które swobodą tej swobody obrońców przykryły. Ojczyzna moja, to ten duch narodu, co żyje cudem wśród głodu i chłodu. To ta nadzieja, co się w sercach kwieci pracą u ojców, a piosenką u dzieci. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Szanowni Państwo, pora na pierwszy przerywnik muzyczny. Orkiestra Dęta OSP Krzywiń pod batutą pana Mariusza Sikory i Rota. Karmi się chwała. Kocham te barwne kwiaty na łące, kocham te łany głosem szumiące, które mnie żywią, które mnie stroją i które zdobią ojczyznę moją. Kocham te góry, lasy i gaje, potężne rzeki, ciche ruczaje, bo w tych potokach w wodzie uzdroja ty się przeglądasz, ojczyzno moja. Krwią użyźniona, we łzach skąpana, tak dla nas droga i tak kochana. Dziękujemy bardzo i do mikrofonu zapraszam Antoninę Wachowską, uczennicę klasy 7B z zespołu szkół w Wierce, w jej interpretacji wiersz Antoniego Osunińskiego pod tytułem Polska. I cóż powiedzą tomy słowników, lekcje historii i geografii, gdyż tylko o niej mówić potrafi kwiat bzu kwitnący i śpiew słowików. Choć jej granice znajdziesz na mapach, ale o treści, co je wypełnia, powie ci tylko księżyca pełnia i mgła nad łąką i liści zapach. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? W niewymierzonej krainie leży. Jest w każdym wiernym sercu Polaka, co o nią walczył, cierpiał i wierzył. W szumie gołębi na starym rynku, w książce poety i na budowie, w codziennej pracy, w życzliwym słowie, znajdziesz ją w każdym dobrym uczynku. Dziękuję pięknie Antoninie. I drugi przerywnik muzyczny, Marsz, Marsz, Polonia. Thank you.
Dawno poległych żołnierzy, tych, którzy zginęli dla kraju. To trudne, poznawszy jej dzieje. Rozważa je w sposób rozumny, nad każdym jej bólem boleje i każdą jej chlubą jest dumny. Kto ceni jej barwy ojczyste, bo cnoty i męstwa są znakiem. Kto umie ich bronić zaiste, ten właśnie jest dumnym Polakiem. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do elementu muzycznego, orkiestra OSP Krzywiń i Warszawianka. Thank you.
Siedlinów, Adama Kaczmarka i Mikołaja Andrzejczaka. Pytasz mnie, czy ojczyzna jest? Odpowiem. Czyś chociaż raz chodził po rynku w Krakowie? Czyś widział Wawel, komnaty, krużganki? Miejsca, gdzie przeszłość dodaje ci sił. Z tej historii wielkiej, dumnej, z władzy mocnej i rozumnej czerpiesz dzisiaj wiarę, w kraju dobry los. Króla dzwon, co kraj przenika. Mowa skargi, wzrok stańczyka. Przeszłość wielka zniosła to ojczyzna twa. Jest jeszcze coś, co ten kraj różni od innych. W uszach ci brzmi od najmłodszych lat dziecinnych. Wypełnia place, ulice i domy. Znajomy zgiełk, twoja mowa co lśni. Pięknem wierszy Mickiewicza, powieściami Sienkiewicza. Z tej mowy jak ze źródła czerpie siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego. Przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa. Utalentowaną młodzież mamy w gminie Krzywin, wielkie brawa. Finał naszej wiązanki słowno-muzycznej i właśnie wiązanka melodii żołnierskich Wojenko, Wojenko, Przybyli Ułani, Jak to na Wojence Ładnie i Marsz pierwszej Brygady. Gra Orkiestra Dęta OSP Krzywin pod dyrekcją pana Mariusza Sikory. Wielkie brawa! Thank you.
Świniu. Wielkie brawa, szanowni państwo, dzisiejszą uroczystość przygotowali pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu pod kierownictwem pani zastępcy burmistrza Agaty Dudki, która chciałaby państwu podziękować za przybycie na dzisiejsze wydarzenie. Szanowni państwo, witam was serdecznie, osobiście. Pozwolicie, że najpierw podziękuję Panu Bogu za tą piękną pogodę dzisiaj, bo rzeczywiście jest to wspaniała oprawa dzisiejszego wydarzenia. Dziękuję serdecznie wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Naszej wspaniałej, cudownej młodzieży, która jest utalentowana, która potrafi swoją ciężką pracę tutaj nam pokazać. Dziękuję im bardzo serdecznie, że zechcieli wystąpić. Wszystkim, którzy uświetnili swoją obecność, tą uroczystość, serdecznie dziękuję. Mażoretkom, Ochotniczej Straży Pożarnej i ich członkom, i orkiestrze, i sztandarom, delegacjom wszystkim, państwu radnym, państwu sołtysom i wam, wspaniali mieszkańcy. Dziękuję serdecznie, że byliście. Wszystkiego dobrego na ten 11 listopada. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani burmistrz.
Yes.